Widzę, że się tycłam. To jeszcze raz, ponieważ zagrałam wspaniały, piękny początek. Żałuję, żeście tego nie usłyszeli i nie włączyłam sobie nagrywania. Więc jeszcze raz. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie. Jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj czeka nas film odnośnie malowania się, ale nie będzie to zwykłe malowanie, gdyż to jest nudne. Więc dzisiaj stwierdziłam, że sobie urozmaicę mój makijaż, gdzie gdzieś pewnie pójdę za chwilę i zrobię go bez lusterka. Absolutnie. Też schowam sobie podgląd, gdzie ja i tak w niego nie patrzę, bo temu by go nie... temu... A, nieważne. Także schowam sobie podgląd, nie będę miała absolutnie żadnego obrazu i całość zrobimy po prostu na czuja. Zobaczymy, czy to się da, bo przecież bardzo często zdarza się, że potłuką się nam na raz jednego dnia wszystkie lustra w domu, w łazienkach, w przedpokojach, takie... No to może się wydarzyć. Może się wydarzyć... O, papa, podglądzie, papa. Nic nie widzę. Dobra, bazej. Natomiast... Dobra. Baza jest prosta, bo nawet jak ją źle nałożysz, no to kik, to tam się kapnie i tak jej nie widać, nie? Zawsze trzeba wszystko do góry, co by wbrew grawitacji, nie? To nałożysz sobie podkład. To zazwyczaj robię dzień w dzień, więc generalnie wiem, jak te podkłady sobie pomieszać. Jak ja to zrobię równo, że wszędzie będzie podkład, to w ogóle będzie czat. A jeżeli ktoś ma zamiar się nadupcać, że coś jest nie tak, znaczy o to chodzi, żeby się ponadupcać trochę. No ja wiem, że takie poprawki, jak nie wiem, walnąć sobie szmineczkę, ale tak wiecie, błyszczykiem delikatnie tyk, tyk, tyk w sklepie, bo tam kogoś po drugiej stronie regał z pietruszkami zobaczyłyście, to jest co innego, nie? Ja mówię, że tak w całości ten makijaż. Czy ktoś kiedyś robił bez lusterka? Korektor. Proste to było. Jednak chyba za dużo. Okej, w trójkąt, pamiętajcie, w trójkąt. Na pół gęby to trzeba nałożyć. Ten podkład, jeszcze ten puder ogarnę. Klocki się zaczną, jak spróbuję wykonturować sobie pysk. Jeżeli macie pomysł, o, to jest teraz dobre. A tu mi coś chyba się... Ojej, chyba dużo tego. Jeżeli macie pomysł na jakiś taki ciekawy challenge, inny, szalony, to piszcie w komentarzu. Nie, mi się wydaje, że wygląda to tak samo, jakbym to robiła bez, z lusterkiem. Wykonturujemy sobie twarz. To może być wesołe. Żeby nie za dużo, nie? W trójeczkę, pamiętajmy, w trójeczkę. Ja nie znajdę sposobu. Ma się ten zmysł. Ostatnio widziałam na TikToku laskę, która tak miała wykonturowany nos, że wyglądała jak w odcinku, gdzie nos był ultra chudy. Ona to miała naprawdę zrobione. Więc ja ostatnimi czasy po prostu boję się TikToka. Nawet sama swoje przestałam wrzucać, bo się boję. Tu ma być kondensacja koloru. Oglądałam kiedyś parę mądrych youtuberek, które tak mi powiedziały. Rusz! Rusz i już. Tak to ma właśnie wyglądać. I rozsmarowujemy. A może zrobię lepsze brwi niż normalnie sobie robię, nie? Czyli tyle spędzam nad tymi brwiami, a tu się okaże, że bez lusterka robić je lepiej. To by była jazda, nie? Wow. Drugie. Jadę jak czuję. Czuję włosy. Dużo włosów, mało włosów. Pojedyncze. Brwi mamy pięknie. Będę świecić jak lampa. Mam wrażenie. Teraz kolor na łocy. Oj, wypadło mi. Wyjdzie tego. Już mnie powieki szczypią.
jakie to durne. Czekaj, gdzie idzie pędzel? Na pewno mi to dużo pomoże. Ja sobie to poprawię, nie? Git. To mam. Teraz zostało mi rzęsy. Liner. Tusz. Chyba się tycłam. Tak. Widzę, że się tycłam. Normalnie mam kropkę na środku nosa. I pęknie, pęknie. No, kto powiedział, że nie można dwóch rzeczy robić jednocześnie? Na pamięć znam kształt mych ust. Chyba nie tak. Musi być wszystko precyzyjnie. To nie ma tak. Ładnie dojechane do krawędzi, tutaj łuk Kupidyna trzeba zaznaczyć. Dobrze, chwila prawdy. Sama się zobaczę. Jak bez lusterka nie jest aż tak źle, jak myślałam, że będzie źle. Czasami mam wrażenie, że ja tymi beznadziejnymi rzeczami i po prostu bez niczego maluję się lepiej niż z czymś. No usta nawet precyzyjnie. Patrzcie no tu. No tutaj trochę nie dojechałam. Ale zrobiłam proste kreski, ale jakim kurna cudem, nie? No to, że się upciapkałam, no to jest ten. Ale zobaczcie, jak idealnie zaznaczone są pojedyncze włoski. Tam dobrze, kochanie, chodź tu, ocenisz mnie. Randka w ciemno. Usiądź z tej strony. Dobrze, ale gotów? No. Bez lusterka, ani Krzysztyna się mnie nie patrzyła, popatrz się, no. Patrz jak równo kreski. Ale kilka kresek masz. No, ale wszystkie równe. Bez lusterka to nawet ci nie zda dość... No to, że się upierdzieliła, no, to nawet z lusterkiem się umalowałam. To ja bym tak nie pomalował, no. Pięknie. Znaczy z brwiami to trochę poszalałam, natomiast bez lusterka! Mogłabym się malować bez lusterka? Mhm, spoko. Gdzie idziemy? Na miasto. Dobrze, wszystko zamknięte. Długo czekałem na tego, te łza. Spadłam na jakże fantastyczny pomysł. Czy da się ten make-up uratować? Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na pewno w czwartek, a może i wcześniej jeszcze jeden. Pa! Picking fights just to keep it alive. How did we get to where our friends are picking a side? Holding hands, driving way too fast. Past the warning signs. Now it's all on the line. Seasons change, but I don't want them to change us. In these days, you've been saying my name different. So afraid to see us fall.